Sklepy spożywcze zalewają nas tysiącami produktów. Wśród nich są te, po które warto regularnie sięgać i takie, które najlepiej omijać, jeśli z różnych względów jest to oczywiście możliwe. Dziś podzielę się z Państwem swoją listą produktów spożywczych, których nigdy nie kupię i oczywiście wyjaśnię dlaczego. W zestawieniu uwzględniłem np. herbatę sprzedawaną w plastikowych torebkach. Ogólnie uważam, że w środowisku, w którym żyjemy, mamy aż nadto plastiku, czy ogólnie tworzyw sztucznych. I nawet nie chodzi mi o sam aspekt ekologiczny, a nasze zdrowie. Należy bowiem wiedzieć, że w samym powietrzu krąży mikroplastik, który pochłaniamy dużymi ilościami zarówno drogami oddechowymi, jak również drogą pokarmową. Jak chodzi zaś o torebki do herbaty z tworzywa sztucznego, to trzeba mieć świadomość, że podczas zaparzania takiej herbaty dochodzi do uwalniania się mikroplastiku do naparu, który w konsekwencji spożywamy. Badania przeprowadzone przez kanadyjskich naukowców dowiodły, że namaczanie pojedynczej plastikowej torebki powoduje uwolnienie nawet kilkunastu miliardów cząsteczek mikroplastiku. Jednocześnie trzeba też podkreślić, że niektóre cząsteczki mikroplastiku budzą obawy np. ze względu na ich zdolność do odkładania się w tkankach naszego ciała. Sami naukowcy podkreślają, że niepokojące jest to, jak wiele herbat jest sprzedawanych w tego typu opakowaniach. Aby zachować rzetelność przekazu, zaznaczę, że na obecną chwilę brakuje jednak badań z udziałem ludzi, które jednoznacznie potwierdziłyby negatywne efekty zdrowotne związane z dostarczaniem mikroplastiku naszemu ciału. Niemniej fachowcy podkreślają, że dotychczasowy brak dowodów co do ich toksyczności wśród ludzi nie oznacza, że są one dla nas bezpieczne. Zresztą doświadczenia in vitro i badania wykonane na niektórych zwierzętach sugerują, że mikroplastik obecny w naszym organizmie może powodować np. niepożądane reakcje odpornościowe, a także zaburzać nasz rozwój i wpływać negatywnie na funkcje reprodukcyjne. Wobec tych informacji ja osobiście wolę dmuchać na zimne i niepotrzebnie nie aplikować sobie dodatkowych ilości mikroplastiku. Z tego też względu omijam herbaty sprzedawane w plastikowych torebkach i zamiast tego wybieram herbatę liściastą. Pomijam już zresztą fakt, że większość herbat sprzedawanych w torebkach odznacza się bardzo niską jakością, a to sprawia, że nasze zdrowie na nich za bardzo nie skorzysta. Na mojej antyzakupowej liście znalazło się również miejsce dla roślinnych zamienników mięsa. Mowa tu przede wszystkim o różnego rodzaju parówkach, kotletach i burgerach. Wystarczy spojrzeć do ich składu, aby stwierdzić, że tego typu żywność jest mało wartościowa. Bardzo często na pierwszym miejscu w wykazie składników znajdziemy wodę. Później mamy teksturowane białko pszenne, białko sojowe, przetworzony olej rzepakowy, skrobie kukurydzianą, stabilizatory, emulgatory czy aromaty. Myślę, że wielu osobom słowo roślinny czy wegański kojarzy się z czymś zdrowym. I rzeczywiście wiele naturalnych produktów pochodzenia roślinnego to prawdziwe bogactwo składników odżywczych, o czym wielokrotnie mówiłem w swoich filmach. Niemniej takie sztuczne, roślinne zamienniki mięsa nie wnoszą zbyt wiele dobrego. Myślę, że nie byłoby zbyt dużym nadużyciem, gdybym nazwał je po prostu zapychaczami żołądka. Robiąc zakupy, omijam również wszelkiego rodzaju rafinowane oleje roślinne. Należy wiedzieć, że w procesie rafinacji, czyli oczyszczania olejów, dochodzi do pewnej straty dobroczynnych związków, np. takich jak tokoferole czy polifenole. Ponadto w procesie rafinacji olejów, gdy jest stosowana bardzo wysoka temperatura, mogą powstawać również toksyczne dla nas tłuszcze trans, o których szkodliwości nagrałem kiedyś osobny odcinek. Dodatkowo w przebiegu rafinacji niekiedy powstają też inne niebezpieczne substancje, w tym np. 3-monochloropropanodiol, któremu przypisuje się działanie rakotwórcze i genotoksyczne. Nie chciałbym jednak, aby byli Państwo przeświadczeni, że oleje rafinowane są dla nas wręcz zabójcze. Dla przykładu proces rafinacji pozwala usunąć pewne niekorzystne związki, które naturalnie mogą występować w różnych olejach roślinnych. Do tego oleje rafinowane odznaczają się o wiele wyższą trwałością, czyli rafinacja ma dwie strony medalu. Osobiście dla mnie jednak szala przechyla się w stronę niesięgania po tego typu oleje i również Państwa zachęcam do tego, aby jednak wybierać oleje nierafinowane, ponieważ to właśnie one dostarczają nam wiele korzyści zdrowotnych. Na marginesie wspomnę, że jeśli moje filmy są dla Państwa wartościowe, to praktyczną wiedzą w pigułce dzielę się też w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Taka nazwa wynika z tego, że newsletter wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano, do porannej kawy lub herbaty. Aby się na niego zapisać, zapraszam na wwwdoktorbartekpl dziennik W moim koszyku zakupowym nie ma również miejsca na kostki rosołowe. Aby się przekonać, że nie są one niczym wartościowym, to wystarczy spojrzeć do ich składu. Na pierwszym miejscu mamy zwykle sól, a następnie wzmacniacze smaku, np. w postaci glutaminianu sodu, aromaty, tłuszcz palmowy, a niekiedy również utwardzone oleje roślinne. Nawet nie ma co się oszukiwać, że taki bulion z kostki będzie choć trochę porównywalny wartością odżywczą, do prawdziwego bulionu mięsnego czy wywaru kostnego gotowanego przez kilkanaście godzin. Od razu też przejdę do kolejnego produktu, jakim są zupki chińskie. Również i je omijam szerokim łukiem, choć przyznam, że za czasów studenckich nieraz sam po nie sięgałem. W każdym razie, tego typu produkty to zwykle jeden wielki zlepek dodatków do żywności, których w diecie mamy aż nadto, ponieważ coraz więcej dodaje się ich do różnych produktów spożywczych. Poza bardzo niskiej jakości makaronem, w zupkach chińskich znajdziemy najczęściej tłuszcz palmowy, utwardzone oleje roślinne, sól, wzmacniacze smaku, a także stabilizatory w postaci fosforanów, które są źródłem dodatkowego niepotrzebnego fosforu, którego nadmiar może prowadzić na do osłabienia kości i stwardnienia różnych tkanek, w tym naczyń krwionośnych. Zupki chińskie to po prostu kolejny nic niewarty zapychacz żołądka. Z podobnego względu rezygnuję też z sięgania po dania instant, w tym głównie wszelkiego rodzaju dania na bazie makaronów i ziemniaków, które przygotowuje się poprzez zalanie kubeczka gorącą wodą. Również i w nich nie znajdziemy niczego dobrego. Nie mogę pominąć też wszelkiego rodzaju napojów słodzonych, w tym napojów gazowanych i napojów owocowych, w których składzie znajdziemy dodatek cukru lub syropu glukozowo-fruktozowego. O tego typu produktach kiedyś nagrałem osobny odcinek, dlatego tylko w skrócie podam Państwu garść danych, które dobrze obrazują, jak bardzo jest to dla nas szkodliwa żywność. Otóż badania dowodzą, że częste sięganie po napoje słodzone uszkadza nasz układ krążenia, w tym zwiększa ryzyko choroby wieńcowej, zawału serca, nadciśnienia tętniczego i udaru mózgu o 13-26%. Poza tym produkty te prowadzą do stłuszczenia wątroby, nadwagi i otyłości, powodują erozję zębów, a także zwiększają zachorowalność na choroby nowotworowe, takie jak rak jelita grubego, rak wątroby czy rak piersi i prostaty. Dodatkowo każda jedna szklanka napoju słodzonego dziennie zwiększa ryzyko pojawienia się cukrzycy aż o 19%. Mogę wręcz powiedzieć, że napoje słodzone skracają nasze życie. Zresztą jedno z opracowań naukowych pokazało, że z każdą jedną szklanką wspomnianego napoju spożytego w ciągu dnia wzrasta ryzyko przedwczesnej śmierci aż o 8%. Z uwagi na to, że jestem przeciwnikiem sztucznych substancji słodzących, to nigdy nie kupuję również produktów, które zawierają w składzie słodziki takie jak aspartam, acesulfam, cyklaminian, sukraloza czy sacharyna. Zazwyczaj są one dodawane do napojów typu zero, napojów energetyzujących, gum do żucia, czy wszelkiego rodzaju produktów typu light. Moje sceptyczne podejście do sztucznych słodzików wynika z tego, że w literaturze fachowej znajdziemy wiele prac, które dowodzą, że ich regularne spożywanie może przynieść nam wiele złego. Badacze uważają, że wspomniane słodziki zaburzają mikrobiom jelitowy, czyli że mają szkodliwy wpływ na dobroczynne bakterie zamieszkujące nasze jelita. Poza tym sugerują oni, że sztuczne słodziki niekorzystnie zwiększają przepuszczalność jelit, upośledzają procesy związane z regulacją sytości, jak również zaburzają metabolizm glukozy. Do tego sztuczne substancje słodzące sprzyjają powstawaniu stanu zapalnego, zaś sam aspartam został wpisany na listę związków potencjalnie rakotwórczych dla człowieka. Z tych względów również i państwa zachęcam do ograniczania sięgania po żywność, w której znajdują się sztuczne słodziki. Jeśli chodzi na przykład o aspartam, to o jego odradzaniu mówiłem już dawno, zanim zrobiło się o nim głośniej z powodu wpisania go na wspomnianą listę związków potencjalnie rakotwórczych. O wiele wcześniej pojawiały się prace naukowe, do których udało mi się dotrzeć, a które to sugerowały, że aspartam wcale nie jest taki bezpieczny, jak się o nim mówi i pisze w tym, że może sprzyjać właśnie powstawaniu nowotworów. Niestety część propagatorów zdrowia pomijało ten aspekt. A jak się okazuje, w temacie bezpieczeństwa aspartamu pojawia się coraz więcej zastrzeżeń. Ze względu na wysoką zawartość cukru nigdy nie kupuje również żadnych syropów. Czy to syropów owocowych, syropu klonowego, syropu daktylowego, czy przez niektóre osoby uznawanego za stosunkowo zdrowy, syropu z agawy. O nim zresztą chciałbym powiedzieć dwa słowa. Otóż nie dość, że jest on błędnie postrzegany za dobry produkt, to nadmiar złego w odróżnieniu od pozostałych syropów cechuje się on bardzo wysoką zawartością fruktozy. Nadmiar zaś fruktozy w naszej diecie powoduje szereg poważnych problemów zdrowotnych. Nie wdając się, w szczegóły powiem, że fruktoza w trojaki sposób uszkadza nasze ciało. Po pierwsze sprzyja ona powstawaniu toksycznych związków o nazwie produkty zaawansowanej glikacji, które z kolei prowadzą do pojawienia się powikłań cukrzycowych, w tym retinopatii cukrzycowej, czyli uszkodzenia wzroku, nefropatii cukrzycowej, czyli upośledzenia pracy nerek i neuropatii cukrzycowej, czyli uszkodzenia nerwów. Do tego nadmiar wspomnianych związków zwiększa ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera i choroby nowotworowe, jak również może skutkować rozwojem zwrotnieniowej choroby stawów. Po drugie, fruktoza w istotny sposób podnosi poziom kwasu moczowego we krwi, który z kolei może skutkować pojawieniem się dyny moczanowej, a także chorób serca, w tym choroby wieńcowej, niewydolności serca, a także nadciśnienia tętniczego. Mało tego, osoby z podwyższonym kwasem moczowym cechują się wyższym ryzykiem przedwczesnej śmierci z powodu chorób sercowo-naczyniowych, aż o 45% i w końcu po trzecie fruktoza ingeruje w procesy metaboliczne zachodzące w naszym ciele, co prowadzi do stłuszczenia wątroby. Jeśli śledzą Państwo moje filmy, to z pewnością wiedzą, że jestem zwolennikiem spożywania dobrej jakości kawy. Niestety część osób stawia znak równości pomiędzy prawdziwą kawą a rozpuszczalnym napojem kawowym. I tu muszę powiedzieć, że to właśnie napój kawowy jest tym produktem, którego nigdy bym nie kupił. A to dlatego, że napój kawowy praktycznie nie ma nic wspólnego z kawą. Jeśli zajrzymy do składu napoju kawowego, to zobaczymy, że w składzie takiego wynalazku na pierwszym miejscu znajduje się cukier, a następnie syrop glukozowy i utwardzony olej z ziaren palmowych. W składzie napojów kawowych bardzo często znajdują się również różnej maści stabilizatory, w tym chociażby fosforany, o których już dzisiaj wspominałem. Zawartość samej zaś kawy w tych produktach zwykle nie przekracza 10%. Czyli napój kawowy to doskonały pomysł na to, jak sprzedać cukier z dodatkami w o wiele wyższej cenie. Gdy mowa o napojach kawowych, to od razu też powiem, że sam nie kupuję i również Państwu odradzam sięganie po zabielacze w proszku do kawy. Właściwie można powiedzieć, że ich skład jest bardzo podobny do wspomnianych przed chwilą napojów kawowych. Czyli mamy tu znów syrop glukozowy, utwardzone oleje roślinne, a także stabilizatory i regulatory kwasowości w postaci fosforanów. W odróżnieniu zaś od napojów kawowych, zamiast śladowych ilości kawy, w zabielaczach obecne są białka mleka, a także emulgatory. Czyli jest to kolejny bezwartościowy produkt, wypchany po brzegi dodatkami do żywności, którego jedyną zaletą jest smak, chociaż również i to jest dyskusyjne. Sięgając po różne produkty w sklepie, zwracam też uwagę na to, aby w ich składzie nie było karagenu. Karagen to powszechnie stosowana substancja żelująca i zagęszczająca, która kryje się pod numerem E407. Jest to naturalny związek, który jest pozyskiwany z wodorostów. Karagen jest najczęściej stosowany jako dodatek do serów mlecznych i owocowych, niskiej jakości wędlin, serków twarogowych czy niektórych lodów. Wspominam o karagenie, ponieważ z literatury naukowej możemy się dowiedzieć, że istnieją pewne zastrzeżenia co do bezpieczeństwa jego spożywania. Eksperci sugerują, że składnik ten może zaburzać skład mikroflory jelitowej i w ten sposób ułatwiać rozprzestrzenianie się patogenów, co z kolei sprzyja uszkodzeniu błony śluzowej jelit i tworzy środowisko dla pojawienia się stanu zapalnego. O ile kwestia szkodliwości karagenu nie została dotychczas jednoznacznie rozstrzygnięta, to tak samo jak w przypadku mikroplastiku pochodzącego z torebek z herbatą, tak również tutaj uważam, że warto zachować pewną ostrożność. Z uwagi na rosnące wymagania konsumentów co do żywności, ale mam tu na myśli głównie nie aspekty zdrowotne, a niestety przede wszystkim funkcjonalne, typu smak, wygląd, łatwość przygotowania produktów oraz ich cena, a do tego chęć szybkiego zysku przez producentów, więc w konsekwencji oferowane są nam jako konsumentom produkty o nie najlepszej wartości żywieniowej. Musimy mieć świadomość, po jakie warto sięgać, a jakie ograniczyć, i mam nadzieję, że swoją pracą na tym kanale uda mi się pomagać Państwu w dokonywaniu zdrowszych wyborów. A propos zdrowych wyborów, to zachęcam Państwa do zapoznania się z programem, w którym opowiadam o najzdrowszych pestkach i nasionach, które warto regularnie kupować i spożywać. Aby się z nim zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę, i do zobaczenia w kolejnym odcinku.